Dzień dobry, no właśnie dobry wieczór. Znowu witam z mojego kącika jakubowskiego. Słuchajcie, a propos koronawirusa, to tak miałem ostatnio pogadankę z moim bardzo dobrym przyjacielem, bardzo bliską mi osobą, która, ja wiem, że tak się czeszę, bo ta kamera robi jak lustro. Ona tak pokazuje mi cały wielki obraz, bo jest taka wielka w ogóle i ja mogę się w niej uczesać na przykład. Ale i rozmawiałem z moim dobrym przyjacielem o kwestii samobójstwa, bo teraz w tym czasie koronawirusowym, tej całej paniki, tego co się dzieje, też powrócił trochę element. Próbuję ubrać to ładnie w słowa, w sensie, że ja. Bo ja mam swój stosunek do samego siebie, w sensie, bo ja jestem samobójcą, takim w sensie, że już kilka razy próbowałem odebrać sobie życie i należę do różnych takich grup wsparcia i tak dalej, które są, to nie są grupy wsparcia, jest w ogóle kulejący system wszystko, ale dla tych, którzy są w depresji, którzy są znerwicowani, którzy mają problemy z osobowością i nie tylko, i również z samobójstwem, to myślę, że to może być dosyć ważny odcinek. Mój stosunek jest taki, że ja na przykład, bo mówią o tym, o, bo będzie apokalipsa, będzie śmierć, będzie coś tam, a ja powiedziałem ostatnio coś takiego do mojego przyjaciela. Mówię, ty słuchaj, ostatnio planowaliśmy wspólne samobójstwo, nie? On mówi, no. I to nie jest prześmiewcze, bo naprawdę planowaliśmy. W sumie nadal planujemy. Ale troszkę się zmieniło, odkąd nastąpił koronawirus, bo stwierdziliśmy, bo tak, i on nie, ale ja jestem osobą religijną. W sensie, że ja ten samobójstwo dotąd było zawsze dla mnie takie, ten jeden krok za dużo nie zrobić, bo może jestem grzesznikiem, bo może czekaj, bo mi ten dzień cień, kurwa, jebam to, o, to raz jest dobra. Bo będę grzesznikiem. Ja do niego mówię, słuchaj, mamy niepowtarzalną szansę. A on mówi, jaką? Ja mówię, słuchaj, nie musimy robić tego specjalnie. Wystarczy, że pogłosimy po centrum handlowym, zarazimy się sami, pójdziemy do domu, nie zarażając innych. Bo to nie. Słuchajcie, samobójca to nie ma być osoba, która się rzuca na tory kolejowe, które wykoleją pociąg i zginie 100 kolejnych osób. Bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Tu chodzi o to, że my nie chcemy żyć. Inni nie chcą żyją, skoro chcą. I samobójca nie jest patologicznym mordercą. Więc ja jak słyszę o samobójcach, którzy na przykład odkręcają gaz w domu, po czym wybucha cała kamienica i oprócz nich ginie 5 innych rodzin. Nawet jeżeli się chcesz zabić, to myśl o innych. Bo to ty się chcesz zabić, a inni nie może chcą żyć. Bądźmy uczciwi, tak? I mówię do mojego przyjaciela, słuchaj, jest ogromna szansa dla nas. Możemy odebrać sobie życie w taki sposób, żeby nie zostać grzesznikami. A mówi, pójdźmy w to. Słuchajcie, łazimy po centrach handlowych od 7 dni nic. Znaczy to jest takie, bo to też trochę nagrywam ku pokrzepieniu serc, bo mnie faktycznie też się trochę zmieniło w myśleniu. Aczkolwiek ja się nie boję śmierci i dlatego być może w taki prześmiewczy sposób traktuję tą całą aferę z koronawirusem, bo mnie jest wszystko jedno, jak każdemu samobójcy. Bo to się może wydawać, że my żyjemy normalnie, ja się tu przed kamerą uśmiecham, ja jestem bardzo życzliwy w stosunkach międzyludzkich, bardzo wielu ludziom pomagam, normalnie żyję, w miarę normalnie żyję, funkcjonuję codziennie, mam jakieś aktywności, ale to wcale nie znaczy, że mi się chce żyć. I no, i bo, no czekajcie, bo zgubiłem trochę wątek. A, i bo ja chodzę na taką grupę. Ja się z tej grupy w ogóle śmieję. Ja w ogóle się śmieję z całej ideologii pomocy ludziom, którzy są samobójcami. To jest jakieś nieporozumienie. Ludzie, którzy wymyślają tę terapię, są ludźmi, którzy są w ogóle niezorientowani w temacie. No. Zresztą z tej grupy, do której należy, byłem dwa razy wyrzucony i przywrócony. No, widzicie, zadałem głupie pytania, na przykład dostałem taki test, pamiętam, dostałem taki test, tam było wypełnienie, jak się czujesz dzisiaj, coś tam, i był taki, doszliśmy do punktu, w którym było, co powoduje, że na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, nie chcesz się zabić. No to ja tam napisałem, że czekam na dostawę pizzy. No bo taka była prawda.
Pani, która prowadziła zajęcia, jak przeczytała tam odpowiedź, powiedziała, że ja jej psuję grupę. Innym razem napisałem w podobnym teście, znaczy to, no, też w podobnym teście napisałem, że czekam na obniżkę cen kokainy. I... no i tyle, no. No ale taka jest prawda. Wiecie, bo z tymi samobójstwami to nie jest tak, że to... bo ktoś, kto mówi o samobójstwie ciągle, a tego nie robi, to jest osoba, która potrzebuje pomocy, bo zwraca na siebie uwagę. A jest przeogromna grupa ludzi takich, którzy, jak ja na przykład, którzy mówią o tym rzadko. Ja na przykład mówię to ze względów medialnych, na takiej zasadzie, że wiem, że ogląda mnie strasznie dużo ludzi, którzy też mają problemy psychiczne. I nie chcę, żeby to brzmiało źle, problemy psychiczne, w takim sensie, że po prostu są pogubieni, tak jak ja się pogubiłem. I być może ktoś tego słucha. I to nie jest tak, że my nie oczekujemy pomocy, ale z drugiej strony jesteśmy pogodzeni z faktem, że jak się nadarzy okazja, to to wykorzystamy. No i teraz koronawirus. Jest okazja. Przychodzę na zajęcia, słuchajcie, przedwczoraj. Uwaga. Zajęcia grupy wsparcia dla samobójców. Ludzi, którzy nie chcą żyć. Chcą umrzeć. Przepraszam, że klaskam. Chcą umrzeć. Przychodzę na zajęcia, jestem tylko ja i terapeutka. I ta terapeutka tak do mnie mówi: Michael? Yes? Are you the only one who come? I know. A ona do mnie mówi: a gdzie jest reszta? Ja mówię: pewnie stoją w kolejce w Lidlu po papier toaletowy, bo stwierdzili, że nie warto umierać bez papieru toaletowego. Pyjdźmy stąd w tej chwili! No nie, nie było tak, ale ja, ona się w końcu zaczęła śmiać, kiedy jej powiedziałem, no chyba zrezygnowali z samobójstwa, no. Dzwonię do mojej koleżanki, samobójczyni. Ja mówię: słuchaj, czemu cię nie było na grupie? Ona: wiesz co, bo ja musiałam kupić jedzenie do domu. Ja mówię: stara, ty nie chcesz żyć, a kupujesz jedzenie do domu? Ja też kupuję jedzenie do domu, ale przynajmniej na grupę chodzę, nie? Ten odcinek jest dedykowany dla mojego przyjaciela bardzo serdecznego, dla mojej wielkiej miłości życiowej, naprawdę. To jest chłopak, którego uwielbiam i kocham, i jest fantastyczny, i jest zbyt młody, żeby być samobójcą. Który zwrócił bardzo szybko, jest bardzo inteligentny, chociaż jest bardzo młody, i zwrócił uwagę na to. Mówi: Michał, ale ty mnie okłamujesz, ty chcesz, żebym ja przeżył, a ty nie. No. No tak, i to był taki moment, w którym się zorientowałem, fakt. Ja mam w dupie życie. Nawet nie zależy mi w tej chwili, bo kiedyś jeszcze było takie stopowanie, że ja mówię sobie, nie mogę sobie odebrać życia, bo nikt nie zaopiekuje się moim psem. A z czasem to się tak rozwinęło, że miałem w dupie tego psa. Znaczy mojego Hiltonka. I stwierdziłem, że jak umrę, to i tak będzie mi wszystko jedno, nie będę już czuł tych emocji. Nagle pojawił się młody i było takie, że nie, on musi żyć. On, i potem właśnie on mi zwrócił na to uwagę, mówi: tak, to ty chcesz, żebym ja przeżył, a sam myślisz cały czas o tym, że jak się zabić, i kombinujesz, kurwa, jak koń pod górę. Łącznie z przedawkowywaniem różnych dziwnych cieczy, które sobie wstrzykujesz. No. I wiecie co? Zadałem sobie teraz w tym obliczu tej koronawirusowej paniki jedno pytanie. Wielu z nas już dawno o to pytało. No przecież nie przychodzimy tu bez celu i nie jesteśmy tu bez powodu. Co było powodem, dla którego chciałem umrzeć? Teraz na przykład mam w sobie duże pokłady energii i tak coraz mniej tego umierania mi się chce. Bo widzę, że jest wiele ludzi, którym trzeba pomóc. To jest w ogóle też ciekawostka, że tacy samobójcy mentalni najczęściej jako pierwsi rzucają się do pomocy tym, którzy chcą się zabić, ratując inne życie. Co jest tym powodem? A może właśnie to, że ten świat, który był skonstruowany, tak nas przytłoczył, że chcieliśmy stąd uciec, nie chcieliśmy się tu budzić. Codzienne poranki i bitwa z samym sobą. Wstać, kurwa, znowu tutaj jestem. Moja pierdole, znowu tu jestem. Dzisiaj ile razy się budziłem, w zasadzie takiej otwieram oczy, tak, kurwa, nie, o nie, to znowu to. A teraz coraz bardziej orientuję się, że chyba ten wirus powoduje, że system na świecie się wali. Ten system, ten zły system, który nas przytłaczał strasznie. I
i powodował, że czuliśmy się nic nie warci. I tak naprawdę wyzuci z jakiegokolwiek człowieczeństwa momentami. Dlatego każdy poranek był kurwa mać. A teraz jest coraz mniej kurwa mać, jest coraz więcej. Ej, czekaj, jest coś do zrobienia. Pójdę mojej sąsiadce zrobić zakupy, ja ma 82 lata, nie wychodzi z domu. Nikt jej nie pomoże. A w następnym odcinku, być może jeszcze dzisiaj w nocy, powiem wam o pewnej teorii związanej z resetem, tak zwanym resetem Ziemi, który chyba właśnie następuje, moim zdaniem następuje. Ja mogę się mylić, ale ja wam opowiem mój punkt widzenia na ten temat. Na temat resetu. Na temat tego, że czemu zamknięto Włochy, zniknął Watykan, papieża nie ma. Cała szajka pedofilska z Hollywoodu zniknęła, wsiąknięta przez jakąś dziwną dziurę. Opowiem, bardzo chętnie opowiem.